Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje atrakcyjne pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego. Oferujemy pożyczki obrotowe, inwestycyjne i hipoteczne. Podlaski Fundusz Rozwoju to bezpieczny i zaufany partner, którego właścicielem w 100% jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Wartość umów pożyczek przekroczyła już 35 milionów złotych. Ty możesz podpisać kolejną. Nad wyczekiwaną od wielu lat strategią oświatową pochylą się radni podczas styczniowej sesji. Dokument, który został już upubliczniony w Ratuszowym Biuletynie Informacji Publicznej, liczy około 70 stron i prezentuje nie tylko przyszłe działania. Szczegółowa analiza egzaminacyjnych dokonań suwalskich uczniów pozwoliła autorom strategii wyciągnąć smutny dla każdego rodzica wniosek, że efekty nauczania w suwalskich szkołach podstawowych są niższe niż przeciętne dla podobnych miast. Lepiej wypadły szkoły ponadgimnazjalne. Tutaj efektywność edukacji jest wyższa niż średnia dla kraju, ale to zasługa nauczycieli i uczniów trzech suwalskich liceów, którzy pracują zdecydowanie lepiej niż nauczyciele oraz uczniowie przeciętnego polskiego liceum. Czytamy w dokumencie. Najlepszą opinią suwalskiej społeczności cieszą się samorządowe przedszkola. Zdaniem badanych rodziców są bezpieczne, przyjazne dla dzieci, lubiane i doinwestowane. Bolączką są braki kadrowe. To opinia, która zapewne powstała podczas niedawnej batalii o tak zwane nianie. Ale rodzice przedszkolaków wskazują również na niedobór logopedów. Ankietowani rodzice maluchów wskazali też, że w ich ocenie w Suwałkach jest zbyt mała dostępność miejsc w publicznych placówkach przedszkolnych. Bardzo źle natomiast oceniane są przez rodziców publiczne szkoły. Mają one opinię zanadto tradycyjnych, nastawionych na sztywną realizację programu nauczania, zatrudniających mało aktywnych nauczycieli, którzy stosują schematyczne metody nauczania. Ankietowani negatywnie ocenili poziom nauki matematyki i języków obcych oraz budowanie kompetencji społecznych. O ocenę zapytano także nauczycieli. Okazało się, że najbardziej doskwiera im brak szeroko pojętego wsparcia ze strony dyrektorów poszczególnych placówek, ale też ze strony całego środowiska zawodowego, co jest kluczowym czynnikiem chroniącym przed wypaleniem zawodowym. Strategia wskazuje sposoby rozwiązania zdiagnozowanych problemów i wytycza kierunki polityki oświatowej miasta.